Generalnie w większości osób aktualizacja nowa do Brickrix jest beznadziejna. Jakby dla mnie też jest beznadziejna, bo ta aktualizacja jest po prostu beznadziejna i to bardzo beznadziejna. No ale jest opcja na Steamie przełączenia wersji gry na starszą, bo tak się da zrobić. A w dzisiejszym odcinku pokażę to na przykładzie Brickrix. Mamy nasze Brickrix, no i to trzeba zrobić, żeby to przełączyć na starszą wersję. Nie, to klikamy tutaj na Steamie. Mamy tutaj naszą grę. Prawym przyciskiem myszy, kot coś właśnie zrzucił. Właściwości. Beta. I tutaj, na samym dole, Legacy. Klikamy i właśnie się to... klikamy zaktualizuj. I będzie się to aktualizowało. I przejdzie nam na starszą wersję. Więc do tego czasu sobie cięcie. No dobra. I Brickrix właśnie skończyło się tutaj robić. Możemy sobie kliknąć graj. I mamy stare Brickrix. Teraz tylko wam muszę pokazać pewien minus przełączenia. Bo generalnie mamy stare Brickrix. No i teraz, jeśli mieliście wtedy mało aut, to macie problem. Bo tych nowszych to są już... Mam tutaj auta z nowszej wersji. Ich już nie zespawnujecie. A nie, a to może wystarczy jeszcze. Może jednak zespawnujecie. Jeżeli tak, to fajnie. To spróbujmy. O, ten jest na pewno z nowszej. O, widzicie? Nie da się. Ten był jednak ze starszej. Tego na przykład, który jest z nowszej, już się nie da. Więc jeżeli wtedy macie mało aut, no to po prostu się nie do tego zespawnować. I to jest jakby minus. Ale jakby możecie sobie grać na tej starszej wersji Brickrix. Zupełnie tak jak... Zupełnie przed aktualizacją. No i mam nadzieję, że jednak twórcy usuną tą nową wersję Brickrix, bo jest beznadziejna. A już wychodzę z gry, bo nie będę grał teraz. No i na dzisiaj to tyle. Czołem.